Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Ogrodowej Minutki, a dzisiaj gościmy prawdziwą legendę. Roślinę, o której każdy z nas słyszał. Lawenda, płacinie lawendula. Jest to zimozielony krzew, a w zasadzie krzewinka, ale nie mieszajmy. Często mylę nas z byliną, a to duży błąd, ponieważ lawenda jest mocno zdrewniała. Lawendę sadzimy jak każdą inną roślinę z doniczki. Szerszy o 2-3 razy dół, lepsza gleba pod spód i mocno podlewany. Każdy z nas to zna. Nie polecam rozmnażać lawendy z nasion, średnio wychodzi w naszym klimacie, a same lawendy wyglądają, dziko. W zależności od odmiany osiąga od 30 do nawet 100 cm. Kwitnie niemal od początku lata do jego końca. Wszyscy w głowie mamy fioletową lawendę, ale są odmiany różowe, jak i białe. A moim ulubieńcem jest lawenda Platinum Blond, z wręcz złotymi liśćmi. Lawenda nie jest wymagającym krzewem, wymaga jedynie słońca i zasadowej lub obojętnej gleby. Bardzo częstym błędem jest przelewanie lawendy. Pamiętajcie, lawenda pochodzi z Prowansji, jednego z najsuchszych terenów Europy. Lawenda lubi średnio wilgotną glebę, żeby nie powiedzieć suchą. Mrozoodporność. Większość lawend nie ma z tym problemu, ale jest popularny gatunek lawendy francuskiej, która przymarza tak samo często jak rozpędnica rubrum, czyli niemal co roku. A należy na nią uważać ze względu na to, że bardzo często można ją dostać w marketach, no chyba że zależy Wam na jednorocznej, ładnej roślinie. Wtedy lawenda francuska świetnie się spisze. Niemniej w polskim klimacie kupujemy w większości lawendę wąskolistną. Lawenda jest odporna na większość chorób, a jak coś ją dopada, to mała choroba grzybowa, jeden oprysk i po kłopocie. Lawendę również tniemy i to tniemy mocno. Jest wiele propozycji cięcia lawendy, od lekkiego do bardzo mocnego, od wczesnego do późnego. Ja proponuję przyciąć lawendę mocno wiosną, zwłaszcza dla początkujących ogrodników. Pięknie kwitnie wtedy latem, a kwiaty możemy ciąć na suche bukiety, syropy czy napary, ponieważ lawenda ma działania lecznicze. Trochę się rozgadałem, mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się już za kilka dni, więc pamiętajcie tu zajrzeć. Hej!